Witam wszystkich serdecznie. Witam Was, że dotarliście do nas tutaj i, i zaszczyciliście swoją obecnością. A mnie sprawiliście przyjemność, że, że będziemy mogli jakby na żywo porozmawiać, a przynajmniej mieć siebie obok. Witam wszystkich, którzy do nas dołączą przez internet. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że do nas dołączacie. To jest nasze przedostatnie spotkanie. W tym semestrze wszystko poszło zupełnie inaczej niż pierwotnie sobie zamierzaliśmy, zupełnie, zupełnie pierwotnie. Wygląda to, że te dwa semestry wystarczyły rapcem na połowę Ewangeliana. No więc będziemy Was informować, w którym momencie uruchomimy, jakby, dokończenie. Tej drugiej części, czy to będzie w formie stacjonarnej, czy też może jakoś zrobimy to zupełnie inaczej, żeby dla niecierpliwych dostarczyć materiał jakiś wcześniej. Zobaczymy. Z Krzysztofem uzgodnimy. Krzysztof tam już jest też w, w, z materiałami różnymi swoimi, które czekają na, na ciąg dalszy, więc yy, dobrze. Tak to wygląda. Zanim ruszymy, chciałbym podzielić się z Wami jedną rzeczą, taką osobistą zupełnie. Sytuacja wygląda tak, że oczywiście zanim zacząłem tutaj ten, ten cykl z Ewangelią Jana, yy, miałem przekonanie, że zasadniczo cały materiał mam już dostatecznie dobrze poukładane. Tak? Poukładany w sensie w głowie, jaka jest koncepcja Jana i tak dalej, i tak dalej, w, w skali makro, w skali różnych tam lokalnych miejscach. Yy. No a jednak wciąż napotykam to takie, wiecie, naprawdę piękne doświadczenie, kiedy człowiek przed wykładami siada do tego materiału jeszcze raz, jeszcze raz sprawdza, czy może zaufać temu, co do tej pory zostało wykonane i nagle odkrywa zupełnie jakby jednak nowe, nowe rzeczy, nowe pewne takie, jakby wydobywają się nagle na wierzch, Yy, całe takie po prostu struktury pewnych treści, które ze sobą prowadzą dialog, które yy, nagle rzucają jakby nowe światło na, na rzeczy, które do tej pory jakbyś umknęły, i, 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 i to przemawia niesamowicie mocno, cały czas świeżo. I powiem Wam, że to jest naprawdę yy, piękne doświadczenie super doświadczenie z takiego osobistego yy, obcowania z pismem. Yy, i oczywiście w ramach tych naszych spotkań bardzo życzę Wam również czegoś podobnego, bo no, chciałbym, żeby przynajmniej te nasze spotkania, te ocieranie się o teksty różne z Ewangelii Jana mogły być dla Was przynajmniej takimi impulsami do jakiegoś świeżego spojrzenia, jakiegoś nowego spojrzenia, jakiegoś nowego światełka, które, które Wam się gdzieś zapali w związku z tekstami, które no, co do zasady raczej świetnie znamy. Dobrze. Kochani... Yy... Dzisiaj mamy bardzo prosty y, scenariusz, jeśli chodzi o to, co, czego y, będę dzisiaj dotykał. Y, ostatnim razem, na koniec naszego spotkania, niestety dość w ekspresowej formie, przeszliśmy przez dziewiąty rozdział Jana. Jeżeli dobrze pamiętacie, dziewiąty rozdział Jana, tam do początku 10. To jest historia o uzdrowieniu ślepo narodzonego mężczyzny. I, i ta historia no, dla mnie zawsze po jest taką niesamowicie jakoś dotykającą, taką naprawdę robiącą na mnie stale wrażenie, ile razy to czytam. Ta postać tego człowieka jest dla mnie po prostu zupełnie niesamowita. Więc ze względu na to, że troszeczkę zbyt szybko przez to przeszedłem, Przynajmniej delikatnie przypomnę parę takich myśli, tylko myśli, które ten tekst we mnie wzbudza, i, a myślę, że jest warte po prostu yy, przechowania, więc zrobię delikatne przypomnienie tego materiału. Nie całości, tylko właśnie tych wybranych rzeczy. Potem przejdziemy do sekcji C i C1 w ramach budowy całego tego. Drugiego takiego dużego makrobloku w Ewangelii Jana. Sekcje, sekwencje C i C1 to jest akcent. Akcent całego tego dużego bloku. Mówimy tutaj o bloku między początkiem siódmego rozdziału a rozdziałem 13 do 13-20. W ramach tego zakresu te dwie sekwencje to jest akcent. Może kojarzycie y, 10 rozdział z jakimś takim ciekawym nauczaniem Jezusa. Komuś się coś kojarzy? Proszę? Tak jest, tak jest, do, do dobrym pasterzu. No i oczywiście druga część to ostra kontrowersja y, z, z Żydami, którzy tam y, oczekują od Jezusa określonych rzeczy i, i ta rozmowa jest dla nas tutaj będzie bardzo istotna. Y, zakładam, że zdążymy. Y, Dopełnimy sekwencję, właśnie tą o, ze znakiem uzdrowienia, uleczenia śleponarodzonego, drugim mega znakiem, mianowicie okolicznościami wskrzeszenia łazarza. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że, że sobie z tym jakoś poradzimy czasowo, ilościowo. Po tych długich doświadczeniach, że mi się to wszystko rozleka, mam nadzieję, że dzisiaj będę dostatecznie zwięzły, żebyśmy dali radę ze wszystkim. Jakieś pytania na wstępie samym? Dobra. Ym... Dobrze. To w takim razie ym... ostatnim razem, właśnie przeszliśmy troszkę galopkiem przez ten materiał 9.1.16. Um, rozdałem wam wtedy takie materiały yy, i ten cały materiał był mniej więcej tak skonstruowany że na początku mieliśmy takie krótkie wejście yy, z uczniami i z wypowiedzią Jezusa właśnie uczniowie się tam zastanawiali kto jest winien jeśli chodzi o tego ślepo narodzonego czy ten sam człowiek czy jego rodzice pewną taką kalkę zastosowali kulturową odnośnie spojrzenia na ludzi którzy nie cieszą się zdrowiem w tej ramie najpierw oni się tak pojawili w takiej roli, a na samym końcu liderzy, którzy ostatecznie wygonają i wyrzucają tego człowieka uzdrowionego już z synagogi, stosują dokładnie tę samą kalkę, mówiąc, że ty w grzechach się cały urodziłeś, tak, i teraz będziesz nas uczył, tutaj. Ale generalnie chciałem się skupić na tej samej, jakby historii i z tej historii parę rzeczy po prostu delikatnie jeszcze przypomnieć. Na slajdzie macie to, co już było wam pokazane ostatnim razem. Widzimy, że ten cały materiał był tak mniej więcej jakby skonstruowany, że te ramy, one skupiały się na takich rzeczach. Chrystusa misja wyprowadza z ciemności i Jezus dostrzega niewidomego od urodzenia. Tak? To było jakby skupienie Jego uwagi na kimś, który znajduje się w określonej potrzebie i chce tą okoliczność zamienić na objawienie swojej chwały, ale też wykonanie dzieła bożego. Pamiętam, że tym dziełem bożym jest jakby przyciąganie do wiary, przyciąganie do Boga, zradzanie z Boga do, do życia. Duchowego. Po drugiej stronie z kolei spełnienie się Bożego, dzieła Bożego w uzdrowionym mężczyźnie, ono się tutaj dopełnia. To tak? tu jest ten dialog Jezusa, właśnie, który po całej historii odnajduje go, odnajduje tego mężczyznę, zadaje mu pytanie, czy jest gotów uwierzyć w Syna Człowieczego. Po odpytaniu przez tego mężczyznę, a kto to jest, aby miał w niego wierzyć. Jezus mówi, ten, z którym właśnie jest przed tobą, którego widzisz. I on mówi tak, tobie jestem gotów uwierzyć. Na końcu jednak widzimy, że mamy taki specyficzny kontrast, bo ten ślepy okazuje się, że nie tylko przejrzał, ale też narodził się duchowo, przejrzał duchowo. Natomiast Jezusa w tym miejscu okazuje się otaczają liderzy, farzeusze którzy są przekonani, że widzą, że ten wzrok duchowy mają yy, właściwie dostrojony, tymczasem yy, okazuje się, że Jezus im musi powiedzieć niestety nie widzicie, nadal jesteście w ciemnościach. Tak? Yy. Dlatego tutaj dodałem, nauka Chrystusa do faryzeuszy w kontekście negatywnej reakcji liderów na znak, tak? Ci, którzy chcieli być, przy, pozostali przy Jezusie, wydawało mi się, że są jakby, jakby w lepszej pozycji. Jednak na tyle są jeszcze daleko do rozpoznania w Jezusie Chrystusa i Syna Bożego, że Jezus y, zarzuca im niestety to, że nadal są w ciemności. I końcowy, jakby ta scena w końcowym tym miejscu dedykuje im przypowieść, w której, moim zdaniem, mówi o czymś takim, że nie można być Bożym liderem. Jeżeli ignoruje się samego Boga i samego Chrystusa, nie da się być Bożym liderem bez Chrystusa, bez uznania Chrystusa jako pierwszego Pana. Bardzo luźna, już skrótowa interpretacja tego tej, tego, tego, tej przypowieści. Dobrze. Kiedy patrzę na tego mężczyznę w tej całej scenie, tego mężczyznę chorego, który potem zostaje uzdrowiony, to yy, bardzo na mnie zrobiło wrażenie to, że, że Jezus nie wykonał, choć z, przyszedł do niego jakby spontanicznie, nie jest proszony przez nikogo o pomoc, to chociaż wykonał swoją część, jakąś tam część jakby działania w stosunku do tego mężczyzny. To jednak ten mężczyzna zostaje zaangażowany do tego, żeby coś dołożyć ze, ze swojej strony. Jak pamiętamy, Jezus nakłada mu to błoto, ślinę łączy z, z, z ziemią, wytwarza błoto, nakłada mu i każe temu człowiekowi iść do sadzawki Syloe, tak? I on musi sam jakby po pierwsze dokonać całej serii jakby wyborów, w ogóle przyjąć to błoto na oczy, iść lub nie iść. Jan daruje nam wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o ten cały proces. Natomiast dla mnie było to ciekawe, że ten człowiek mógł w pewnym sensie dotknąć znaku, który się na nim dokonuje. Tak? Więc nie tylko słucha Jezusa, nie tylko jak z jakby przedmiotem jego czynności, ale Jezus mówi: ja wykonam część, a ty sobie sam to go dotknij, yy, aby to doświadczenie było w, w nie, dos, było w dostatecznym stopniu twoim doświadczeniem tego wszystkiego, tak? I ten człowiek to robi. I widzimy, że to, to doświadczenie, to spotkanie, to doznanie Jezusa, jego charakteru, jego nastawienia wobec siebie. Zresztą czujemy, że kiedy jest ta rozmowa uczniów i Jezusa obok tego człowieka, to ten człowiek najprawdopodobniej słyszy, bo to musi być gdzieś w tej bliskości, że ten Jezus, jemu nieznany, już go bierze w obronę przed uczniami, tak? że to ani tego wina, ani tamtego wina. Bóg chce tutaj coś wykonać, więc zupełnie jakby odwraca, więc ta, ta jakby kumulacja różnych pozytywnych rzeczy w tym człowieku zaczyna stopniowo wykonywać pewną niesłychanie silną pracę, ważną pracę, i, i dla mnie w tym momencie ta, ta cała ścieżka, którą on przychodzi, jest taką historią o człowieku, który był jakby zaszufladkowany na różne sposoby. Yy, niewidomy, kaleka. Być może coś z Bogiem jest nie w porządku. Okej, okay, zmuszony, jest zdany na łaskę innych. To to, tak? Yy, żebrze. Yy, no, to przykre, ale kiedy człowiek widzi kogoś takiego, to my sklejamy różne rzeczy sami automatycznie, tak? Nie myślimy o tych osobach, które żebrzą. No, prawdopodobnie profesorka, właśnie, po prostu coś się jej noga powinęła i teraz po prostu siedzi i, i żebrze, co nie? Ale jakby się z nią tak pogadać, to naprawdę mogą dużo rzeczy się dowiedzieć. Nie mamy takich kalek, tak? Albo jakiś po prostu doświadczony życiowo człowiek, który po prostu naprawdę warto sobie od razu usiąść. Nie mamy takich kalek. My od razu, kiedy widzimy osoby w takich sytuacjach, Dorzucamy sobie niestety najczęściej krzywe, przy, przykre historie na ich temat. Chciałbym, żeby się to poczuli, że ten człowiek pokazuje im bardziej posuwa się ta historia, jak niesamowicie wewnętrznie jest bogaty i sprawny. I ta cała historia jest potężną historią o tym, jak on zaczyna chodzić w swoich butach. Wreszcie. Tak? Yy, I. I to są niebyle jakie buty, bo właściwie odkąd zaczyna być uzdrowiony, wszystko się ustawia przeciwko nim. Niego, tak? Najpierw sąsiedzi. Nie wszyscy dowierzają, że to w ogóle on. Tak? Potem, kiedy okazuje się, że liderzy mogliby się cieszyć razem z nim z tego, co mu się przytrafiło, no bo przecież widzą, że widzi, tak? Nagle się okazuje, że stają się, on się staje dla nich wrogiem publicznym, tak? No, tragiczna historia. Wzywają rodziców, a rodzice mówią, a niech se radzi. O rany. Okej, okay, facet był dorosły, no ale, no ale, tak? Więc nagle jest zostawiony, kompletnie sam, wrzucony na totalnie głęboką wodę i wszystko, co ma, to doświadczenie z Jezusem. Tak? Więc yy, nie dziwcie się, że na mnie ta historia, no już tam coś tam słychać, tak? Ile razy to czytam i myślę o tym, to... Bardzo mi to porusza. Ok. Ym... Ciekawe jest to, że w ramach tej historii nagle się okazuje, że jak Jezus wcześniej go wziął w obronę przed swoimi uczniami, tak potem nie od razu, ale stopniowo ten facet bierze w obronę Jezusa. Tak? Najpierw delikatnie, najpierw tutaj, w tym pierwszym akcencie, mówi: No, ja nie jestem skąd mam wiedzieć, czy on jest grzeszny, czy nie, ale wiem, co mi zrobił, tak? Ale kiedy się to dalej wszystko rozwija, mówi: No, nie, nie, nie. To, nie pozbierajmy fakty. Fakty są takie, że takich rzeczy nikt nigdy nie zrobiłby, gdyby nie było od Boga. I koniec. I to jest po prostu piękny obraz procesu dorastania duchowego, mentalnego. Do takiej głębokiej samodzielności yy, w rezultacie doznania Chrystusa, spotkania z nim i przepracowania sobie po prostu tego, co jest dobre, co jest złe, co dostałem od Jezusa, a co dostaję od innych. Tak? No dobrze. Yy, w związku z tym dopatruję się tutaj niemałej odwagi tego człowieka, po prostu. Bo nagle całe jego środowisko zaczyna się od niego odwracać. My część z nas ma świadomość, jak olbrzymią presję wywiera na nas sama taka możliwość, że zostaniemy wykluczeni z tego środowiska naszego rodzinnego, albo jakby w tego, tego takiej społeczności, w której byliśmy, czy to wyznaniowej, czy niewyznaniowej i tak dalej. Jak Jakie szpagaty robimy, żeby jakby połączyć. No to ja będę trochę wierzył w Jezusa. Ja nie będę wierzył w Jezusa. Ale może z Jezusem jakoś tutaj będę też mógł się jakoś tam no, ustawić do tych wszystkich, którzy tak naprawdę są przeciwko mnie. I lub, lub właściwie nie chcą mnie już tutaj. Ten człowiek zostaje wyrzucony z synagogi, i on jest gotowy to zaryzykować. Yy... Więc. Moim zdaniem, to jest takie z turbo doładowaniem lekcja samodzielności i odwagi z postawienia na Chrystusa. Ten człowiek też, no dałem Wam tu już przykłady, jest kolejnym z szeregu bohaterów. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdziemy do bohaterki, która będzie w tym samym kluczu, bardzo trzeźwych. Osób czyjś womyślących, które jakby nie wierzą tak, bo mi ktoś coś powiedział, ale muszą się nad tym zastanowić, muszą sprawdzić, czy to im się schodzi, zgadza jedno z drugim. I ten człowiek tak tutaj właśnie się zachowuje. Ym... Olbrzymie na mnie zrobiło wrażenie to, że rodzice tego człowieka wiedząc, że mają fałszywych liderów, że grają nie fair, są gotowi poświęcić syna, aby nie dać się wykluczyć z nagogi. To jest tragiczna historia w jakimś sensie. I ostatnia taka uwaga, właściwie prawie ostatnia, to to, to że jak... Destrukcyjnym jest fałsz, obłuda liderów duchowych. Yy, ta społeczność, ta mikrospołeczność, oni wiedzą, że faryzeusze grają niefer, że nie szukają tak naprawdę prawdy o Jezusie i wolą zostać pod nimi, niż skorzystać z tej ścieżki, którą właśnie widzą na oczy, że yy, przytrafiła się ich synowi. Olbrzymie są siły, które nas trzymają w, tak naprawdę w ciemności i, i pod do ciemności. Szok. Ym. Ostatnia uwaga. Mimo, że to jest fantastyczna historia o bohaterach tutaj, bohaterzy przede wszystkim, yy, tym mężczyźnie, to trzeba pamiętać jednak, że w ramach konstrukcji całego tego tekstu akcent pada na to, że Jezus jest posłany od Ojca i wszystko, co robi, jest właśnie związane z Bogiem, z Ojcem i, yy, i to jest komunikat, który powinien z jednej strony dotrzeć do adwersarzy, tutaj Jezusa, ale również dzięki temu jak ten tekst jest właśnie zbudowany, również do czytelników, o ile z kompozycją tekstu będą się chcieli jakoś tam trochę otrzeć dobra. Pozwólcie, że to tyle jakby y, takiego krótkiego przypomnienia y, tego tekstu y, jakieś pytania wasze jakieś obserwacje wasze do tego krótkiej przypominajki coś macie tak tutaj, że nie spotykamy ludzi, że którzy nie, 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 wiesz, ja, ja mam świadomość, że są służby teraz w kościołach, które jakby specjalnie wychodzą do tych ludzi. Często te służby prowadzone są przez osoby, które same wyszły z takich jakby różnych totalnych terapatów życiowych. I to ja, wiesz, yy, to jest jakby, ale umówmy się tak, te służby to jest taki wycineczek to jest totalna nisza. Ludzi, którzy mają wrażliwość i, i, i rozumieją, że bardzo różne losy mogą być osób takich, które po prostu spotykamy, yy, żebrzących, czy jakby w jakiś sposób, no okej, okay, niech tylko tak będzie, bo to będzie jakby tak najbardziej widoczna sytuacja. Natomiast co do zasady, bo mam wrażenie, że u nas też funkcjonuje kalka, no bo potrafimy sobie jakby dośpiewać alkohol, albo to, albo siamto, albo jakby niefrasobliwość w używaniu jakby finansów, łatwość zadłużania się, no i potrafimy sobie sami dopowiedzieć całą historię, zanim zamienimy z tą osobą jakiekolwiek słowo, czy, czy dwa słowa, tak? Więc to jakby do tego, do takich kalek się odnosiłem, okej? Jakby brak wrażliwości powodowany tym, że nie mamy styczności z tą tak? Nie rozumiem. Nie, 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 nie. A jako, społeczeństwo. Nie, jako społeczeństwo? Nie, nie. ja bo, wiesz, wiesz, To, czy wierzący sobie nie dopowiadają różnych rzeczy automatycznie, ja bym wątpił, czy sobie nie dopowiadają, bo, bo jesteśmy taką samą, jakby w pewnym sensie wytworem troszeczkę tej naszej kultury i też mamy różne doświadczenia. To nie jest tak, że po prostu nie wiemy, jakie historie czasami doprowadziły ludzi na skraj ubóstwa, czy po prostu no bezdomności całej reszty no, to, to my znamy też takich ludzi i, i, i to jest jakby insza inszość. ja teraz chodziło mi tylko o jakby zjawisko kalki kalki prostego jakby przypisywania do widzę kogoś o widzę, widzę ładne auto na pewno to będzie dobre auto wiem że tak nie jest widzimy ładną rzecz na pewno to jest dobra rzecz sprawna rzecz no potem się okazuje że obudowa była ładna to jest jakby ta o, o, o tego typu kalkę mi chodziło tak tak mhm. ok w każdym razie to, Krzysztof. Krzysztof. przeciętny człowiek, my z pewnym no niezależnie możemy mieć tą kalkę w ten sposób, że mamy żebrzącego człowieka, niechlujnego, brudnego, no to my sobie dośpiewujemy jego historię. A gdybyśmy zamienili z zdanie, to okazuje, że światły człowiek, który jest wykształcony, który potrafi nam mm. wiele dobrych rzeczy powiedzieć. Nie? Mm -hmm że on byś nie mieścił w tej kalce, jakby, nie? to on by wymykał się, się z tego, więc chodzi o to, żeby... Darek miał kilka takich przykładów, naprawdę, kiedy w, w, wlądował, y, mam nadzieję, że się nie pogniewa za takie jakby odwołanie do jego doświadczenia, ale y, no opowiadał mi po prostu kilka razy, że z wystawą w Biblii jedzie do jakiegoś miejsca, w którym jest pierwszy raz, no i akurat ktoś rozdawał przypadkowym osobom również y, takich po przejściach w parku zaproszenia i rzeczywiście nagle się ktoś pojawił, tak? No i nagle ktoś patrzy na ten tekst grecki i zaczyna czytać po grecku, a tutaj przechodzi i czyta po łacinie. Ups, okej. Okay. No i nagle, psz, no, no, to taki przykład, co nie? Po prostu, u, który go uderzył, jak bardzo jakby właśnie nie przewidział sytuacji, tak? No. Dobrze, kochani, no to lecimy dalej. Ehm, przechodzimy do pierwszego tekstu, makrotekstu, który stanowi pierwszy akcent. Ym, więc niestety nie ten najważniejszy, chociaż dla wielu z nas pewnie byłoby to milej widziane, gdyby właśnie ten tekst, bo jak wiemy w tych granicach jest właśnie yy, Jezus się przedstawia jako dobry pasterz, między innymi. Tak? Więc dla niektórych z nas byłoby bardzo miło, gdyby akurat ta, ta partia tekstu wyszła takim ostatecznym akcentem Ewangeliana. No, akurat w moim rozwiązaniu tak nie jest. Ale jest w akcencie w ogóle, więc to jakaś taka połowiczna, chociażby dobra nowina. tak? Dobrze. Jezusa nauczanie i przedstawienie własnej roli duchowego pasterza rzuca wyzwanie liderom. Rozdwojenie wśród liderów. Tak to rozdwojenie po prostu to skutek tego całego nauczania, tego jakby znania. Rozdaję wam kartki. Na stronie pierwszej macie właśnie. Coś takiego, co tutaj wyświetliłem. Tak. Yy, to jest sekwencja C i ta kartka nas będzie teraz interesowała. A jak sobie omówimy tą część, to, yy, to yy, przejdziemy do drugiego akcentu. Yy, jak widzicie, cały ten, cały ten materiał sekwencji C to jest układ koncentryczny, bardzo taki niezrównoważony objętościowo. Tu jest pierwsza część, do niej dopowiada ta malutka druga, i w środku skutek tego, tego działania Jezusa do tej pory. Yy, czyli akcent pojawia się na rozdwojeniu, jednak. Tak? Przedstawienie się Jezusa jako dobrego pasterza, ale też prawdziwego syna Bożego oraz zapowiedź oddania swojego życia wywołuje określone, przeciwne sobie komentarze literów. Faryzeusze, którzy tutaj reagują pozytywnie, Biorą przy tym pod uwagę znak przywrócenia wzroku ślepo narodzonemu. Łączą słowa Jezusa i jego dzieła w jeden przekaz. Jeśli chodzi o metaforyczne wykorzystanie obrazu pasterza yy, i owiec, to taka uwaga, pojawia się on w Ewangelii, na przynajmniej wyłącznie w tych obu yy, akcentowanych sekwencjach nigdzie indziej. Mm. Przeczytajmy ten tekst, przypomnijmy go sobie. Tym razem przeczytam, bo mam dobrze wydrukowane literki duże, więc dam radę. Rzekł więc znowu Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, oto ja jestem bramą owiec. Wszyscy, ilu weszło przede mną, to złodzieje są i rozbójnicy, lecz nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Przeze mnie, jeśli kto wejdzie, uratuje się i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej nie przychodzi, jak nie tylko po to, by ukradł i zabił, i wytracił. Ja przyszedłem, aby życie miały i przeobfitość miały. Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry życie swoje kładzie za owce. Najemnik, a więc nie będący pasterzem, którego owce nie są własne, Widzi wilka nadchodzącego, jednak porzuca owce i ucieka, a wilk porywa jej i rozprasza, ponieważ najemnikiem jest i nie zależy mu na owcach. Ja jestem pasterz dobry i znam moje i znają mnie moje. Jak zna mnie ojciec i ja znam ojca. I życie swoje kładę za owce. I inne owce mam, które nie są z dziedzińca tego i te trzeba mi prowadzić i głosu mojego będą słuchać, i będzie jedna przoda, jeden pasterz. Dlatego mnie ojciec miłuje, iż ja kładę życie swoje, aby znowu wziąć je. Nikt nie odbiera go ode mnie, ale ja kładę je z samego siebie. Władzę mam położyć je i władzę mam znowu odzyskać je. Taki rozkaz otrzymałem od ojca mego. Rozłam ponownie powstał wśród Żydów z powodu słów tych. Mówiło zaś wielu z nich: Demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili: Te słowa nie są opętanego. Czy demon może ślepemu oczy otwierać? Dobrze. No, oczywiście tekst jest zepsuty, niestylistyczny, ale to właśnie wynika nieszczęsny jakby z tego procesu uzgadniania porządku słownego. Więc wybaczcie, że, że tak to nieładnie brzmi ten słowo, ten, ten, ten tekst. Ale generalnie myślę, że bardzo żeśmy nie utonęli, yy, czytając. Yy, na tym slajdzie macie yy, tekst, który właściwie odpowiada temu, co macie na wydrukach. Tak? Więc yy, oprócz tego, że całość, moim zdaniem, ma budowę koncentryczną. To ta pierwsza część, taka najbardziej, ta, najbardziej obszerna, moim zdaniem ma taką układ równoległy. I teraz stopniowo będziemy sobie o tym jakoś opowiadać. Yy, <laughs> oczywiście no, może kogoś niepokoić ta, ta, ta niejednorodność, nie, nie jakby niewspółgranie nie objętości tych tekstów. Może nawet nie bardzo się jakoś tak, może trochę uwierać ten, ten akcent, taki jaki przynajmniej nie wyszedł w tym tekście. Chciałem jednak przypomnieć, że tak jak było w sekcji A1, czyli od Jana 1.1 do końca szóstego rozdziału, podobnie mamy też w tej sekcji otóż Jan bardzo podkreśla w swoich kompozycjach momenty reakcji. Odbiorców Jezusa. Czyli mamy wiele świetnych miejsc, które dobrze zapamiętujemy, jeśli chodzi o wypowiedzi Jezusa, czy zachowania jakichś bohaterów. Natomiast okazuje się, że bardzo konsekwentnie Jan tak komponuje teksty, żeby akcent w akcencie uchwycić a co z tym zrobili odbiorcy? Albo w akcentach Yy, pojawiają się teksty, które rzeczywiście mają charakter typowo taki, właśnie wezwaniowy: zrób z tym coś, zrób z tym coś konkretnego, zrób z tym coś w tym kierunku, albo zrób z tym coś w tamtym kierunku. Albo takie ogólne z kolei sformułowania, co można z tym zrobić i jakie będą tego konsekwencje. Więc yy, tak naprawdę to, co tutaj widzimy, nie wyłamuje się z tego ogólnego schematu, który do tej pory yy, odnotowaliśmy. Ok. Dobrze. Zatem mamy sytuację, że fragment A jest obszerny i pojemny treściowo, oraz że ma kompozycję równoległą. Dobrze, to teraz uporządkujmy, uporządkujmy troszeczkę, jakby skompresujmy troszeczkę te, te, te wszystkie literki do jakiegoś prostszego schematu. Tak. Co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o te poszczególne cząstki? Tak. W tym układzie równoległym. Teraz, bo to właściwie jest przede wszystkim domaga się jakiegoś tam krótkiego podsumowania, jakby skompresowania. Widzimy taką sytuację, że warstwa pierwsza skupia dwa obrazy. Bramy i pasterza. Tak? Tutaj jest brama, a potem jest jakaś szczątkowa nawiązanie do, do pasterza. Tak? Ym... Poprzez które Jezus podkreśla swój plan względem człowieka. Który to plan spełnia się w tych wszystkich, którzy przychodzą do niego i składają w nim swoją ufność odnośnie swojego życia, poczucia bezpieczeństwa, ale i nadziei doświadczenia jego pełni. Tam czytamy: uratowanie, znalezienie pastwiska, pokarmu, bezpiecznego miejsca. W tej warstwie Jezus zapowiada, że ten plan nie dotyczy wyłącznie Żydów, nie dotyczy jedynie lokalnie ziemi Izraela, ale sięga dalej. Tak przynajmniej czytam ten tekst drugi, w którym Jezus mówił: Mam też inną, inne owce, tak? nie z tej owczarni. I je muszę sprowadzić i tak dalej, i tak dalej. I wtedy będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. Warstwa stawia wyzwanie liderom poprzez ukazanie ostrego kontrastu pomiędzy celami Jezusa dla owiec, ludzi, a celami duchowych liderów, uzurpatorów, oszustów. To widzimy przede wszystkim w tym pierwszym elemencie. Tam jest to najmocniej zaznaczone. Można powiedzieć, że w sposób miękki wyrażone jest to również w tej drugiej, w tej drugim elemencie, przez to, że Jezus akcentuje, będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. W związku z tym to może być takie miękkie, jakby nawiązanie do pewnych standardów i, i kierunku spojrzenia liderów, którzy będą w tym projekcie zaangażowani. Warstwa druga, czyli element B1 i B2, zwróćcie uwagę, że tu jest właściwie ten zasadniczy obraz dobrego pasterza w kontraście z, z tym najemnikiem. I, I wiemy, że tutaj się pojawia po prostu zapowiedź tego, że Jezus jest jako dobry pasterz. Dobry pasterz, o inaczej dokładnie, dobry pasterz powinien być gotowy oddać życie na rzecz swoich owiec, na, dla ich korzyści, aby ich uratować, aby je uratować, przepraszam. I ten tekst właściwie już bez metafory zostaje wyrażony ponownie w elemencie B2, gdzie Jezus mówi już o sobie wprost, o sobie, o ojcu. O tym, że władza nad swoim życiem ma moc je złożyć, ma moc je odzyskać i to jest wspólny plan syna i ojca. Ok. We fragmencie A1 widzimy, że to konkretne wyznanie Jezusa wywołuje skrajnie różne oceny u towarzyszących utowarzyszących Jezusowi warzeuszy, widzimy, że ci, którzy odpowiadają pozytywnie, łączą właśnie przekaz słowny i wymowę znaków. To mówimy teraz tutaj jako dopełnieniu tego wszystkiego. tak? Oni się tej odnoszą, to nie są słowa, tak? więc oni jakby odnoszą się do tego wszystkiego, co tutaj zostało przez Jezusa powiedziane. Yy, przeciwnicy natomiast brną w oczernianie Jezusa, którego inspiratora już znamy, bo sekwencja wcześniejsza, pierwsza, którą żeśmy omawiali w ramach tej sekcji, yy, przygotowała nas yy, do rozpoznania inspiratora takich, takich ludzi, którzy właśnie oczerniają drugich. Pamiętamy rozmowę Jezusa z Żydami, którzy w niego uwierzyli tam od 8:30. Jak tam stopniowo pokazał, że za ich właśnie yy, trwaniem w grzechu, trwaniem, niechęcią do. Zyskania możliwości wyzwolenia y, dzięki synowi jest to, że właściwie trzymają się swojego inspiratora, którym właśnie nie jest bynajmniej Bóg, nie jest też jakby wzór Abraham, ale, ale diabeł. I od tamtego momentu zaczynają się być właśnie y, być rozpoczęte, y, takie właśnie y, oczerniania. Jezusa do przypisywania mu zdemonizowania włącznie. Jeśli chodzi o obraz pasterza i owiec w Starym Testamencie, bo to ewidentnie jest jakieś tło, do którego Jezus się odwołuje, na którym buduje ten swój przekaz w tym miejscu, no to generalnie jest, jest całe rzeczywiście potężne zaplecze do tego obrazowania. Począwszy od zwykłego doświadczenia Izraelitów, historia już najstarsza, biblijna, ukazuje samego Abla jako właśnie pasterza. Potem patriarchowie właściwie zajmują się właśnie również pasterstwem mają liczne czody. Potem oczywiście w ramach, kiedy się rozrasta ich majątek, po prostu fizycznym pasterzowaniem zajmują się słudzy, ale, ale też w którymś momencie również w wypadku Jakuba poznajemy również jego, jako pasterza konkretnie w różnych opisach jego potem synowie i wiemy, że tak zostają przedstawieni właśnie faraonowi, kiedy Zostają jakby, udają się w okresie Głodu do Egiptu. Jakub z synami, a wcześniej wiemy, że tam jest Józef. Z ważnych postaci no, Dawid zostaje przedstawiony również jako pasterz, a wcześniej Mojżesz po ucieczce z Egiptu zajmuje się wypasem właśnie czody swojego teścia. W związku z tym mamy niesłychanie ważne postaci skojarzone z tym. W związku z tym nie dziwi nas prawdopodobnie to, że wypracowana została w jakimś sensie taka baza do, do, do wykorzystania metaforyki. I, I trzeba powiedzieć, że bardzo szybko pojawiają się teksty, które właśnie pokazują Boga jako pasterza bądź jakby używają właśnie takiego porównania, by był jak pasterz i tak dalej. Zwróćcie uwagę, księga rodzaju. Księga Rodzaju 48, 15, 16. I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich: Abrahama i Izaaka i niech się zaroi od nich ziemia, tak, to jeżeli dobrze pamiętam jest błogosławieństwo Jakuba yy, niedługo później również już, ale już w Księdze Rodzaju Józef płodna latość w tym momencie mamy jeżeli dobrze pamiętam yy, podobny tekst właśnie yy, pieśń o, o, o yy, tych, o pokoleniach o, yy, o, yy, o, yy, przepraszam o plemionach Hmm. Odnosi Józefa pod podna pod na latorość nad źródłem, której gałązki rozrastają się ponad murem, niepokoją go, strzelają nań i zwalczają go łucznicy. Jednak długi jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie, dzięki pomocy mocarza Jakuba. Stamtąd, gdzie jest pasterz, opoka Izraela, tak? Czyli widzimy, że obraz Boga jako pasterza pojawia się niezwykle niezwykle wcześnie. No i mamy cały szereg znanych tekstów, no Psalm 23, yy, Dawidowy, Pan jest pasterzem moim i wiemy, co się tam dalej toczy. Yy, yy, więc istnieje baza dla bardzo pozytywnej metaforyki, jeśli chodzi o, o, o obraz pasterza i, i, i owiec. Owce w tym momencie rzeczywiście zaczynają funkcjonować właśnie jako obraz ludu, ludu Bożego, yy, ale z czasem i rozwojem historii yy, troszkę się ta sytuacja zmienia. Yy, pasterz zaczyna być również obrazem yy, wykorzystywany jako metafora po prostu lidera, yy, przywódcy ludu, a yy, pasterze yy, to też na przykład czasami prorocy, konkretniej, ale generalnie przywódcy i liderzy duchowi. Ym, owcami wówczas zaczynają być jednak już nie tyle ludzie jako czoda Boża, ale czoda pasiona przez tych liderów. I z czasem okazuje się, że, ym, że ta metaforyka zaczyna być raczej przykra, tak? Pojawia się generalnie y, też taki tekst w Biblii, który pokazuje, że y, obraz pasterza jest już ogólnie do liderów i, i władców różnych ludów. Tak? Ale wracając już do Izraela, y, obraz generalnie przestaje być jednoznaczny, a w zasadzie im dalej rozwija się historia Izraela, potem królestwa Izraela i królestwa Judy, tym obraz y, częściej pojawia się w kontekście negatywnym, w kontekście krytyki i zapowiedzi sądów nad pasterzami ludu. Natomiast trzoda owce stają się ofiarami wykorzystania i przemocy pasterzy. Tekstów takich jest wiele i są dość obszerne, więc po prostu przytoczyć ich wszystkich nie będziemy mogli. Widzimy tutaj, jak obszerny zbiór jest u samego Jeremiasza, zaczyna się od Izajasza, ale potem mamy Jeremiasza. Cały szereg tam się po prostu tym liderom dostaje i akurat właśnie angażuje tą metaforykę pasterza pasterzy. Jedno z miejsc chciałbym, żebyśmy przeczytali Oprócz tego jeszcze mamy właśnie księgę Ezechiela Księgę Zachariasza Tam również Zachariasza 11 rozdział Tam również ta, ta niestety negatywna postać metaforyki pasterza Pasterzy zostaje użyta Z księgi Ezechiela chciałbym, żebyśmy przeczytali Przypomnieli tekst, on jest dość obszerny ale, ale przynajmniej ja go nie zepsułem, tak że będzie łatwiej czytać. Natomiast chciałbym, żebyśmy się wsłuchali właśnie, bo prawdopodobnie właśnie z tych negatywnych tekstów czerpie Jezus, kiedy podejmuje krytykę liderów, którzy teraz sprzeciwiają się również Jemu. To tekst Ezechiela 34 rozdział. Tak? I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśni. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, Chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się i moje, rozproszy, rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan. Ponieważ moje owce stały się łupem, i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśni. Pasterze, przepraszam, a sami się paśni pasterze, a moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa pana. Tak mówi wszechmocny pan. Przepraszam, czy ja czytam czy, czy drugi raz to samo? Chyba tak. Yy, Wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec. I usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy i nie będą już ich żerem. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja sam zatroszczę się o moje owce. I będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją przodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec. Tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy lwów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi. Będę je pas na górach izraelskich w dolinach i na wszystkich równinach kraju Będę je pas na dobrych pastwiskach ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je do, na ich legowisku Mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł im będę pas sprawiedliwie. Do Was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan. Oto ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranem i kozłami. Czy nie dość Wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę Waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami? I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały Wasze nogi, i pić to, co zmąciły Wasze nogi. Dlatego tak mówi do nich wszechmocny Pan: Oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi, ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i otrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz. Dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą. Ustanowią nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida. I będzie je pas, będzie je pas i będzie ich pasterzem. A ja, pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, pan to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępią z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony, będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi. Poznają, że ja jestem pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. Już nie będą łupem narodów, ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać. Będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. I wywiodą dla nich bujną roślinność, tak że już nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już znosić zniewak narodów. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi. I że oni, dom izraelski, są moim ludem. Mówi wszechmocny pan. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem, mówi wszechmocny pan. Wybaczcie ten bardzo długi fragment, ale kiedy go przeczytałem pośród całej reszty, wydał mi się tak bardzo kumulujący mnóstwo. Wątków i z tego naszego tekstu, który teraz będziemy przytaczać, ale też jakby z tego szerokiego kontekstu, jaką pozycję zajęli liderzy w momencie, kiedy Jezus przychodzi ze swoją misją, jak bardzo przypominają dokładnie tych pasterzy, których tutaj Bóg podejmuje krytyki w Księdze Ezechiela, i jak wiele zapowiedzi pojawia się, jakby zupełnie właściwie równoległych do tego wszystkiego, co co Jezus właśnie mówi o sobie jako i nauczycielu, i dawcy życia, ale tutaj w szczególności jako właśnie dobrym pasterzu, z czym przychodzi do człowieka. Mamy tu cały ciąg poważnych zarzutów względem liderów, porzucenie służby budowania ludu i skupienie się na własnej wygodzie i pozycji, pokochali wygodę i dostatek, wyzyskując lud i słabszych, wybrali ucisk i przemoc. W zależności od siły owcy. Uleczony, ślepo narodzony okazał się jednostką silną, więc co zrobili liderzy? Wywalili go po prostu. Przemoc, zwykła przemoc. Tak? W rezultacie rozbili więź, jaka winna łączyć dobrych liderów z tymi, którzy służą, z tymi, którym służą. Ludzie odwrócili się od złych pasterzy i zaczęli chodzić swoimi drogami, szukali samemu ścieżki. To zaś skutkowało tym, że wielu wybrało rzeczy złe, które ich wyniszczały, gubiły. Nie znaleźli się pasterze, których to bolało, którzy ruszyliby szukać ludzi. Dlatego Bóg przejmie stery w tej sytuacji, zatroszczy się o swoje owce. I tu mamy szereg właśnie przeciwnych działań, które są wyrazem miłości i troski Boga o Jego lud. Przeciwnych w sensie do tego wszystkiego, co, co robili właśnie pasterze ludu. Z drugiej serii zarzutów widzimy przede wszystkim postawę psa ogrodnika. Tak? Mają dostęp do rzeczy wielkich i cennych, mogą z nich czerpać, mają z nimi kontakt, ale go odbierają innym, zanieczyszczają i niszczą to, by inni nie skorzystali. Generalnie liderzy odwrócili się od słabych i mocnych, realizują swoje cele. Ostatecznie Bóg zapowiada, tak to rozumiem, że pod postacią Dawida Mesjasz, który nadejdzie, będzie Panem w Nowym Przymierzu. Dobrze. Przypatrzmy się w takim razie tym elementom jeszcze chwilkę już w tym naszym tekście Jana. Elementy A1 i A2 razem tutaj wyświetliłem. To yy, bardzo ważne... Sekundkę, ja muszę sprawdzić, czy... Ach, troszkę... Dobra. Element A1 to bardzo ważny punkt w wypowiedzi Jezusa, skierowanej przecież przede wszystkim do liderów, do tych farzeuszy, którzy go otaczają, bo to jest jakby w pewnym ciągu takim sytuacyjnym. Zebrane zostają w nim dwa ważne kierunki przesłania. Po pierwsze ostry kontrast, jaki zachodzi pomiędzy Jezusem a każdym liderem czy pasterzem, uzurpatorem, który wchodzi w rolę pomijając Chrystusa. Widzimy to yy, tutaj. Generalnie zwróćcie uwagę na tą rytmikę tego tekstu. Tak? Yy, mamy taki drobny układ koncentryczny, nie, przepraszam, równoległy: A1B1, A2B2. Yy, Pierwsza cząska skupia się na tych złych. Yy, złych, i przeciwstawia. Zaraz, zaraz, zaraz. Na tych złych pasterzach. I Jezus tutaj się przedstawia jako Brama. I jest tutaj Bramą, i tutaj jest Brama. A w środku wszyscy, którzy przede mną przyszli, to właśnie złodzieje i rozbójnicy. Leży nie posłuchał ich owce. I zwróćcie uwagę, że ten temat. Środkowy, pojawia się tutaj. Złodziej nie przychodzi jak yy, nie tylko po to, by ukradł i zabił i wytracił. Okay. Tutaj z kolei przeze mnie, jeśli ktoś wejdzie, uratuje się. Tutaj mamy to sodzo greckie, czyli to samo, co, co, które używamy do określenia zbawić. Zbawi się, tak? zostanie zbawiony. I wejdzie, wejdzie, uratuje się i wyjdzie i pastwisko znajdzie, tak? Czyli widzimy ratunek z, z też zabezpieczeniem, które czasami też jest jakby traktowane jako właśnie uratowanie. I dopełnia tą cząstkę, właśnie tą pozytywną. Ja przyszedłem, aby życie miały i przeobfitość miały. Tak? Życie, uratowanie i przeobfitość, pastwisko. Czyli te dwie rzeczy treściowo B1 i B2 się dopełniają i A1 z akcentem właśnie tutaj również są dopięte chyba mi się bateryjka tego wyczerpuje dopina się w ten sam sposób przepraszam bardzo mocniej muszę się wymienić Co jeszcze możemy o tym powiedzieć, tak? Ym, wyrażenie w wersecie siódmym Oto ja jestem Bramą owiec, nie jest jasne tak zupełnie, jeśli pominiemy kompozycję tego elementu. Tak? Tu mamy, ja jestem bramą owiec. Ja jestem, ja jestem bramą. Po prostu, bo jeżeli się nie zajmujemy w ogóle kompozycją, tylko czytamy tak jak mamy w Bibliach y, sznurkiem y, w kolumnie. To my, zaraz jak trafiamy na taki tekst, Jezus mówi, ja jestem bramą owiec, to od razu mam wrażenie, że po prostu teraz powinniśmy patrzeć na ten tekst jakby z perspektywy owcy. Tak? I się cieszymy, bo Jezus jest bramą owiec. Tak? Chodzi o to, że przełącza nam się w głowie po prostu jakby punkt skupienia. Jeżeli po prostu popatrzymy się na to w ten sposób, to widzimy, że ten cały tekst jednak bardzo mocno operuje w kierunku pewnej przestrogi, jakby komunikatu dla liderów. I, yy, I zwłaszcza ta cząstka, tak, i tutaj pokazuje, że to jest właśnie bardzo mocno skupione na tych liderach aktualnych, tak. W związku z tym yy, to sformułowanie ja jestem bramą yy, być może należy czytać właśnie w tym połączeniu, że to jest jakby słowo do tych liderów, którym Jezus coś ma do powiedzenia, a jeśli tak, to można się zastanowić, czy nie należy tego czytać I, yy, czytać w sensie, w ramach tego całego komunikatu ja jestem drogą do owiec, biorąc pod uwagę, że mowa jest do liderów, tak, żeby oni uświadomili, że ja jestem drogą do owiec, tak? bo jeżeli mamy yy, bo kontrast jest taki, że mamy liderów uzurpatorów, tak? czyli mówiąc że tylko, ktoś chce funkcjonować sobie sam, w oderwaniu od Chrystusa yy, robić jakby swoją politykę, a Jezus mówi ja jestem drogą ja jestem bramą, tak? I mówiąc to do, do, do liderów. I innymi słowy, mówiąc tylko, jeśli chcecie, chcecie być liderami w Bożym Planie, nie możecie tego realizować beze mnie, mnie, tak? Obok mnie. Tak? Taką jest jakby moja sugestia, tak? że być może w ten sposób należałoby to przeczytać. Bo właśnie Jezus tutaj. Konsekwentnie trzyma się przede wszystkim tego, by wyrazić kontrast pomiędzy tym, jak on sprawuje przywództwo i, i, i pasterzuje ludowi, a jak to wygląda w przypadku liderów, uzurpatorów. Jeszcze do tego wrócimy. Yy, yy, przy okazji tutaj trzeba, jakby, taką zachować czujność, yy, bo jak znajdziemy taką, taką, takie wy, wyrażenie. Taka uwaga jakby no trochę techniczna, ale ważna. Wszyscy, ilu weszło przede mną, to złodzieje są i rozbójnicy. Jezus o kim mówi tutaj? Mhm. A jak rozumiecie to wszyscy? No Weszli do, do zagrody, tak, do, do wczarni. Wszystkie pokolenia no, no nie, to no fardzeusze to nie byli w nieskończoność. No to, okay. aha, aha, nie. Aha, czyli zawęziłbyś to do farzeuszy. Ale w czasach Ezechiela nie, nie było farzeuszy. Ale nie, w całym narodzie nie wszyscy są pasterzami. Jezus mówi tutaj o pasterzach. Wszyscy którzy weszli, tak, czyli jakby, którzy byli przede mną. To złodziei i rozbójnicy. Ja się pytam, jak rozumiecie wszyscy? którzy I to jest właśnie ciekawe, co nie? Właśnie po prostu wszyscy... Wydaje się, że właśnie tak należy to przeczytać, co, nie? Żebyśmy nie wydali dziecka z kąpielów, no bo mieliśmy jeszcze jakiegoś takiego mój rzesza, który podobno całkiem skromny facet był, co nie? No, mieli jakieś Dawida, okej, okay, potykał się, ale no, też generalnie jakoś, jakoś sobie radził. No, mieliśmy jeszcze paru takich liderów. No, Samuel, też nie najgorszy facet. No, Wymienilibyśmy całkiem, mogłoby nawet rąk nam braknąć. Tak? Więc właśnie, kiedy czytamy wszyscy, to trzeba zrozumieć, że czasami się pojawia w takich wyrażeniach retorycznych hiperbola i trzeba jakby zawęzić ją do sensownego, jakby do sensownych granic. To była taka, taka uwaga, żebyśmy byli czujni. Dobrze, to dobrze. Więc wygląda na to, że Jezus mówi, że wszyscy, którzy właśnie w taki sposób uprawiają, w taki sposób jakby uprawiają, taką perspektywę mają, tak. To z jednej strony właśnie mają taką etykietkę, ale widzimy też, to jest ciekawe, że lud ich nie posłuchał. Nam się wydaje, że za każdym razem, jak się lider czy ktoś potrafi dobrze sprzedać, to zawsze po prostu będzie mieć je wyznawców. Tak? Natomiast jest ciekawe jest to, że Jezus mówi, że jednak istnieją takie owce, które się nie dadzą nabrać, tak? i wtedy, po prostu, jak widzą takiego lidera, to po prostu idą gdzie indziej. Nie? To jest ciekawe. Dobrze. W tej warstwie A1, A2, tutaj. Hmm, sekundkę. Tutaj A1 A2. No, widzimy takie podkreślenie drapieżności właściwie tych pasterzy, tak? Tych, tych pseudopasterzy, jakiejś wręcz bezwzględności wobec wodowiec y, ludzi, owiec. Y, podkreślenie ich egoizmu skupieniu na własnym zysku, tak? I ten akcent w tej w trząstwie jest o tyle interesujący właśnie ze względu, że tu się pojawia ten element, tak? Że okazuje się, że w ludziach, którzy szukają Boga, nie są liderami, ale szukają Boga, istnieją po prostu takie siły, które Bóg ich tak wyposaża, że potrafią pewne rzeczy jednak rozpoznawać, i, i czasami po prostu yy, już to w ten sposób, jakby Bóg się potrafił o, o nich zatroszyć, że odwrócą się od takiego zupełnego. Yy, yy,

Aha, tak, yy, więc yy, powiem tak. Yy, zaraz, yy, moje odczytanie tego tej części jest takie. Że, że część B1 i B2 ewidentnie wydaje nam się po prostu, że jednak idzie w kierunku o owcach, generalnie. Ale, ale, ja mam wrażenie, że Jezus mówi do liderów tak, że nie można być liderem, jeśli nie jest się moją owcą. Y Innymi słowy, w tym całym zestawie mamy połączenie przekazu dla liderów, którzy mogą być dobrymi liderami, jedynie wtedy, kiedy sami wejdą w tą relację z Jezusem, zostaną uratowani i odkryją i dotkną tego posilenia, i wtedy wiedzą, do czego prowadzą tych, których potem. Podejmują, czy otrzymują dar, misję, yy, powołanie, by iść pomagać innym. Nie da się po prostu prowadzić do Bożego jakby celu, nie mając żadnego wyczucia, co to w ogóle jest, tak? Nie dotykając tego w żaden sposób, tak. A za kończę, Krzysiu? Myślę, że to nie wyklucza, że to przesłanie samych owiec po prostu też. Że owca ma słuchać, dotyczy nie liderów owiec? Nie, nie. To nie. I, i widzimy, że to, to, ta część B1 i B2 pokazuje jakby generalnie jakby obraz dla każdej owcy. Natomiast rzecz tym, że widzimy, że to jest jakby przeplecione z, z, z tekstami dla farazeuszy, dla fa, okay, skierowane bezpośrednio do farazeuszy, ale do liderów, którzy mają problem z rozpoznaniem jakości. I kierunku swojej służby. Tak? I w tym momencie oni muszą wiedzieć, że najpierw przede wszystkim muszą się dogadać z tym, który ratuje i z tym, który rzeczywiście dysponuje pastwiskiem, bo bez tego ich misja jest kompletnie ślepa. Tak? Jest, jest jakby, jest pomieszaniem nie poprowadzą do tego miejsca, do którego po prostu Bóg chce, do Chrystusa chce, żeby ludzie zostali doprowadzeni, jeżeli oni wcześniej jakby z tego nic nie skorzystają, jakby nie, nie dotkną tego, jakby nie, nie, nie poczują, że to jest właśnie to miejsce. Więc ja, nie, żebyście, mieli, bo może zostałem, jakby tak skupiony się na tych liderach, że być może jakby pojechałem za daleko, ale nie. Po prostu chodzi o to, część B1 i B1 pokazuje jakby szerokie jakby cel Jezusa wobec owiec, tak? Ale oprócz tego widzimy, że to jest powiedziane jednak do liderów, bo z liderami rozmawia. W związku z tym on mówi do nich, co chce dać pas y owcom, ale pasterze nie są jakby y y nie mogą do tego się dołączyć na doczepkę bez współuczestnictwa w tym ratunku, w tym y pastwisku, w tej, w tej y relacji, która prowadzi do obfitości. Tak? Nie mogą tego. To nie taki projekt. Tu jest dziewiąty jeszcze, kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Aha. I tu jest klucz, Pan Jezus jest kluczem. I to Jan powtarza wcześniej, bo w trzecim rozdziale, a w wersecie 36 pisze, że kto wierzy w syna ma życie, a kto odmawia synowi posłuszeństwa nie się. I to jest ta sama myśl. No tak, to, to inaczej jest, po prostu to jest, to jest jedynym kluczem, a dalej w mhm. trzecim rozdziale... Jest to samo, ale wszyscy czci syna, syna, tak jak są ojca. Kto nie Okej. Okay. Okay. Mówi tym liderom, jaka jest droga do niego, czyli ta brama. Więc mówiąc krótko, tak. Fajnie, że jesteście liderami, źle, że teraz jesteście koślawymi. Ale gdyby Wam przyszło do głowy coś ponaprawiać, to najpierw się spotkajcie ze mną. A potem, jak dotkniecie właściwie wyzwolenia i posilenia, będziecie wiedzieć o czym i do czego prowadzić innych, tak? W czym pomagać? No, to byłoby najprościej to, jakbym przeczytał ten tekst, tak? Od początku to tam jest też to wytłumaczenie, kto wchodzi do zagrody przez bramę, mhm. nie wchodzi przez bramę, zbiera się z kamieni, tak. ten jest złodzienny pójść. Ale kto chodzi przez bramę, a ja jestem bramą, tak. jest pasterzem. Dokładnie. Więc jak przy czym to była jakby ta przypowieść wcześniejsza, która jakby pokazywała jakby dyskutowała właśnie z faryzeuszami, którzy uważają, że okej, okay, Jezus rabi może być, może nawet fajne rzeczy mówić, ale nie, jakby, jakby, ale tu jest szlaban. Nie uznajemy cię za Chrystusa. Nie, raczej nie jesteś synem Bożym, może jesteś jakby niezłym rabinem, tak? Albo jesteś Chrystusem jakby według innej definicji, nie tej którą po prostu Jezus chce ich wprowadzić. tak mówią szlaban. W związku z tym on skierował właśnie do nich to, tą przypowiedź, Mówi, sorry, ale to jest taka sprawa, że albo przechodzisz przeze mnie, w łączności ze mną realizujesz misję bycia pasterzem Bożego Ludu, albo, mówiąc krótko, jesteś właśnie łobuzem, który usiłuje coś wykradać do swojego własnego interesu. Dobrze. Do tego elementu A1 dochodzi element A2, Pociągniemy, bo właśnie wygląda na to, że w tym tempie to my. Nie... Dobrze, szybciutko. Zwróćcie uwagę, że tutaj tylko dochodzimy do takiej rzeczy, że. Yy, prosty układ koncentryczny, ale to mam taką równoległość rozdzieloną, tak? Po pierwsze, Jezus mówi, że ma. To, to jest ważne. To nie jest tak, że on mówi, że on będzie miał. On mówi, że ma. To jest, to jest fajne. Yy, ma owce. Które są gdzie indziej z innego dziedzińca, tak? z innej zagrody, i te trzeba mi prowadzić. Ok, i te trzeba mi prowadzić. To jest tak, jakby z jednej strony on mówi, że musi je prowadzić, ale my w rozmowie z liderami możemy sobie wypowiedzieć, i tam będzie przestrzeń do pracy. Tak? I tam będę potrzebował ludzi, bo generalnie działam w świecie przez ludzi. Tak? I, I na dole zobaczcie co? I będzie jedna czoda. nie z tego dziedzińca, ale zmierzamy do jednej. Ja będę je prowadzić, jeden pasterz. I tutaj mamy piękną rzecz, która niestety jest trochę przytykiem, tak? Bo Jezus mówi, one będą słuchać mojego głosu. A tutaj u swoich mam teraz cały czas permanentny problem, żebyśmy się jakoś dogadali. No i wiemy, że co do zasady, to nie jest tak, że tylko liderzy odmawiają Jezusowi jakby uznania, ale też po prostu co do zasady większość, większość ludu również jest kręcinosem. Więc mam wrażenie, że słowa Jezusa można odebrać jako w pewnym sensie ostrzeżenie, by żaden lider nie próbował wynieść się nad niego tutaj, że on tutaj jest tym, który prowadzi. Jeden jest pasterz, natomiast jeżeli ktoś go jakby rozpozna i wchodzi w łączność z nim, może mając jego nad sobą uczestniczyć w misji, w służbie wspierania innych, byciem pasterzem tym. Innego rzędu wobec, wobec ludu. Ok. W porządku. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie Jezus też jakby bardzo oględnie. Nie rozwija tego. Ale rzuca liderom tym, którzy słuchają wyzwanie. Tak? Bo mówi, nie tutaj będę szukał. I, i trzeba przyznać, że dla, dla Żydów. W, to musiało być wyzwanie, bo to jakby pokazanie, że mam inną perspektywę. Boża perspektywa jest zupełnie inną, większą, jeśli chodzi o to, jak będzie rozumiany de facto lud Boży. Dobrze. Przejdźmy w takim razie do tego tekstu zasadniczego. Jeśli chodzi o obrazy dobrego pasterza, tutaj mamy znowu takie załamanie, jeśli chodzi o, o, o budowę, objętość, tak? Co do zasady, ten element B1 ma taką prostą budowę koncentryczną. Aja, B, A1, tak? Tutaj widzimy tylko krótkie stwierdzenie i życie swoje kładę za owce. To już jest jakby bardzo osobiście, chociaż wcześniej jest powiedziane bardzo ogólnie. Zwróćcie uwagę. Przyjrzyjmy się po prostu najpierw tej samej cząstce A wersety od 11 do, do 14a, tak? do tego miejsca. No. Zobaczcie, jak jest regularny ten tekst. Ja jestem dobry, paste, pasterz dobry. Na dole mamy, ja jestem pasterz dobry. Tak? To teraz przyjrzyjmy się tylko tej cząsteczce tutaj. O, Bo tutaj u góry jest pasterz dobry, życie swoje kładzie za owce. Dobrze? A co robi inny pasterz? To jest jakby jego opis. Najemnik, a więc nie będący pasterzem. I zwróćcie uwagę, to koresponduje z tym cząstką, ponieważ najemnikiem jest. Czyli jakby tutaj mamy najemnik, najemnik. Potem mamy, którego owce nie są własne i nie zależy mu na owcach. Rozumiemy, dlaczego nie zależy. To nie są jego owce. Co robi ostatecznie w chwili zagrożenia? Widzi wilka nadchodzącego, jednak porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Akcent pada na to, że nie ma żadnej chęci się poświęcić dla swoich owiec. W, w tej cząstce takiej rozbudowanej jest poszerzony obraz fałszywego pasterza, najemnika którego nic z tymi owcami, poza kasą, którą dostanie za swoją pracę, zyskami de facto nie łączy. Nie ma niczego takiego. Jezus w związku z tym pokazuje, że ktoś, kto ma taką więź z, z, z owcami, nic dziwnego, że kiedy pojawia się problem, to ma owce głęboko w nosie. Zostawia je i niech się z nimi dzieje co chce i rzeczywiście się coś się dzieje. W tym sensie zwróćcie uwagę, tak. Jezus mówi ja jestem dobry pasterz. Ale akcent pada w tej pierwszej cząstce na złego, co się dzieje. I dopiero, kiedy się okaże, yy, dobrze, że to jest. Ślepa droga w elemencie dopełniającym pojawia się tylko jedna myśl. Ja kładę swoje życie do załówca. Tak? De facto mówi inaczej. Jestem dobrym pasterzem. Nawiązuje to tylko do dobrym pasterzem. I, yy, ja kładę. Czyli jestem jakby zupełnie po drugiej stronie względem najewników. Tak? Natomiast w środku Pojawia się rzecz przeciekawa, bo nagle pojawia się podkreślenie relacji, jaka jest pomiędzy owcami a pasterzem dobrym, Jezusem. I znam moje, i znają mnie moje. Jak ja znam, jak, 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 jak znam mnie ojciec, i ja znam ojca. Więc to jest ciekawe, że Jezus przenosi. Yy, Tą intymność, jaka się dzieje w pewnym sensie poznawczą, taką, nie wiem czy poznawczą, czy to na pewno o poznanie chodzi, yy, zaraz do tego jeszcze powiem, yy, coś yy, między człowiekiem a Jezusem, jak, jak, yy, jaka jest w pewnym sensie relacja, więź między Ojcem i Synem. To nie jest żadna nowa idea, w, w, albo jedyne miejsce, gdzie taka jest idea w Ewangelii Jana. Będziemy mieć takie rzeczy, zwłaszcza potem w, w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus będzie rozmawiał ze swoimi uczniami, takie rzeczy się pojawią. Natomiast yy, chodzi mi o to, że yy, no wiemy, że to znanie, znanie może być yy, różnie rozumiane w kulturze yy, 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 żydowskiej. Yy, Niektórzy komentatorzy sugerują, że to chodzi, że znamy się jakby personalnie, osobiście, konkretnie, tak? a nie jakieś tam ogólne znanie, że, że, że Jezus zna każdą osobę, jakby poszczególną I, i ta więź od drugiej strony jest też taka konkretna. No z drugiej strony, w elemencie dopełniającym pojawia się początek właśnie taki. Dlatego mnie Ojciec miłuje. Tak, Taki rozkaz otrzymałem od ojca. Powiązanie miłości ze zobowiązaniami z, 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 z względem siebie, syna i ojca. Więc pojawia się taki klucz, który wydaje się, że czasami przy poznaniu, przy tym słowie poznanie w, w tej kulturze żydowskiej no wybrzmiewa, że to poznanie, słowo poznanie, może mieć to zabarwienie, intymnego, bliskiego, intymnej, bliskiej znajomości. Nie chciałbym z tym przesadzić. No, u, u, wiemy, że są po prostu takie miejsca, gdzie, gdzie to słówko się pojawia w bardzo konkretnych sytuacjach, no, jako synonim wręcz po współżycia seksualnego. Yy, ale ale yy, no, tutaj mamy przynajmniej takie połączenie, że w, tutaj w akcencie pojawia się jakby ta znajomość, taka... Podobieństwo tego, tej, tej relacji. Dlatego myślę sobie, że po prostu relacja miłości może być yy, tutaj jakąś pomocną. Yy, a w tej drugiej części yy, Jezus mówi wprost o tym, jaka jest relacja pomiędzy nim i ojcem, i nie jest to pierwszy raz, bo wcześniej podkreślił to w Jana 5 rozdziale. Yy, zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o treść, pomijając kwestię tego poznania, tak. To właściwie całe te dwa teksty, tylko ten pierwszy w postaci metaforycznej, a ten drugi już nie, już wychodzi tak bardziej teologicznie, tak bardziej tak konkretnie, stwierdza de facto to samo. Tak? Jezus jest nie tylko gotowy, ale odda życie dla te, po to, by owce, by ludzie mieli korzyść, mieli pożytek, mieli dokonało się jakieś określone dobro dla nich. I ten drugi fragment jest o tyle bardzo ważny, bo już jest bez metafory specjalnie, pokazuje po prostu władzę Jezusa, władzę Jezusa nad, nad swoim istnieniem, tak? władzę, jakby oczywiście to jest język dla ludzi, do naszego doświadczenia, więc my mówimy, tutaj żyjemy, a potem umieramy, i potem mamy nadzieję, że jesteśmy w ręku Boga i Bóg coś z tym fantem zrobi i, i sobie poradzi. Natomiast mówiąc tym językiem do ludzi, do naszego doświadczenia, Jezus używa właśnie takie, takie jego, takich sformułowań, które nie y, jakby operują w pewnych filozoficznych rozważaniach istnienia Boga y, obok innych bytów, czy jakby poza innymi bytami. Natomiast mówi to właśnie tak, jak, jak człowiek. Po mogę oddać swoje życie, ale mam też władzę je odzyskać, wziąć. Tak? I widzimy, że to jest dwa razy tak Kładę życie swoje, aby znowu wziąć, to jest jakby tylko kwestia oddania i, i powrotu do istnienia. Yy, nikt nie odbiera mi go, ale jako z, z samego siebie, i to jest po prostu szalenie ważna myśl, jaką Jezus tutaj wydaje, po prostu pokazuje, jakby, że yy, cel ratunku człowieka, cel yy, więzi z, yy, z człowiekiem jest jego osobistym yy, wolą, pragnieniem. Tak? I wracamy, władzę mam położyć je i władzę mam znowu odzyskać. tak? Yy, kładę życie, wziąć i mam władzę, aby położyć, i mam władzę, aby odzyskać. Tak? W związku z tym widzimy, że te różne czasami krytyki, jakie się pojawiają wobec chrześcijaństwa, takich ludzi, którzy trochę mało, nie, nie nie bardzo poczytali sobie pismo, mówią: no, no co to za Bóg, który po prostu wysyła swojego ojca, żeby, żeby cierpiał i tak dalej, co nie. No, czasami nie rozumiemy ludzi, którzy kochają naprawdę. Tym bardziej Boga, który, jeśli chodzi o miłość, no, bije nas yy, pod każdym względem, w sensie, bije, yy, jest nie, nieporównywalny z nami w żaden sposób. I, I w tej Jego miłości, jak się okazuje, poświęcenie jest rzeczą, by nas odzyskać. No, wygląda na to, że prawie nieodzowną, żeby się z nami jakoś skomunikować. Dobrze, yy, fatalnie, fatalnie, no ja myślałem, że my już jesteśmy skończeni. Dobrze, yy, y, oczywiście, to już powiedziałem, widzimy tutaj po prostu pełna wspólnota ojca i syna, jeśli chodzi o projekt. Zbawienia człowieka, uratowania człowieka, odzyskania z nim, z nim kontaktu. Tak? To jest po prostu ta rzecz, która w Ewangelii Jana, nie tylko zresztą w Ewangelii Jana, ale w tej Ewangelii jest to bardzo, bardzo podkreślona, że właśnie yy, po prostu to jest yy, współdziałanie Ojca i Syna. Yy, kończąc yy, słowa Jezusa wywołują rozłam. Tak natomiast fragment A1 zwrócił uwagę, że to ma znowu taką prostą budowę koncentryczną. Mówili zaś wielu z nich. Demona ma i szaleje, dlaczego go słuchacie? Inni mówili, te słowa nie są opętanego. Tak? Czy demon może ślepemu oczy otwierać? Yy, ciekawe jest to, że tutaj pojawia się akcent na tych pozytywnych. Tak? Yy, są dwie reakcje, ale ten raz Jan podkreśla właśnie tych, którzy jednak przepracowali troszeczkę bardziej to, co się wydarza. No, i, i to jest. Pomyślałem sobie, że to jest ciekawe, bo, bo czasami zdarza się nam, ludziom, że wejdziemy w jakiś kolejny, nawet nie bardzo jakby świadomie w jakieś rzeczy. I mogło się też zdarzyć wielu liderom, bardzo że w ramach środowiska, w którym dorastali. Mogli jakby wejść z automatu w pewien, w pewien tryb, w pewien sposób myślenia, traktowania innych, na przykład czyści, nieczyści, odsuwać się od innych i tak dalej. I mam wrażenie, że tutaj ta, to całe zderzenie z Jezusem, z jego nauczaniem, z jego charakterem, z jego działaniem, yy, przynajmniej dla części z nich, tak? Przynajmniej dla części z nich mogło być takim momentem oczyźwienia, czy ja biegnę we właściwym kierunku. okej. Okay. Yy, chcę się poświęcić Bogu, yy, uczę się, by być pomocą dla innych, studiuję tą torę, tak, ale czy na pewno yy, utrzymałem przy sobie te wartości, które powinienem yy, utrzymać? Dlatego też czytałem ten, ten tekst ze Ezechiela, bo widać, że po prostu te rzeczy wpadania w kolejne i, i, i okazje, żeby z nich wypaść, no co jakiś czas się pojawiają. No i zastanawiam się, właśnie czy tutaj tym tej części farzeuszy nie przytrafiło się właśnie, właśnie taka, taka sposobność Dobrze kochani jakieś pytania zróbmy przerwę w takim razie